serdecznie. Przywitamy. American Air Force, a teraz już zupełnie inny kierunek i zupełnie inny klimat, chyba tak mogę powiedzieć. Celowo powiedziałam, o czym dzisiaj to jak nie liczę, bo witam cię tam. Dzień dobry. Są takie podróże zazwyczaj, które kojarzą się z radością, z taką ciekawością odkrywania świata. Dzisiaj pewnie będzie podobnie, ale są też takie podróże, które raczej kojarzą nam się z refleksją, ze smutkiem. Otwierają oczy. Właśnie. Tak. Tybet dzisiaj. I to właśnie z takiej strony troszkę innej niż ta typowo turystyczna. Mamy jakieś takie wyobrażenie magiczne Tybetu, prawda? Nawitujący mnich i sekundę mandale i mniki modlitewne. Sytuacje, prawda? Tak. To jest właśnie druga strona, czyli czy to jest okupacja, czy to nie jest okupacja, czy to jest komunizm, czy to nie jest komunizm. Jak tam się żyje w środku? My tak naprawdę o tym Tybecie nic nie wiemy. Mamy wyobrażenie, ale im bardziej żywe jest to wyobrażenie na temat jakiegoś miejsca, tym najczęściej się okazuje, że tym bardziej jest nieprawdziwe. I dzisiaj o prawdziwym Tybecie, o tym, jak to wygląda od środka. Nepal. Jordania. Nowy Orlean. Będzie Robert Stefanicki, człowiek, który podróżuje po Tybecie od kilkunastu lat, autor właśnie wydanej książki Czerwony Tybet. Książka, która pokazuje to miejsce z bardzo różnych stron. Najczęściej z takich stron, do których zwykły turysta nie ma dostępu, bo to jednak poważne ujęcie tematu. Więc dzisiaj trochę na poważnie, ale też trochę turystycznie.